Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Wiedzieć Więcej. Janusz Sadza, Jacek Sokal. Rozmawiamy sobie o dobrodziejstwie, w jakim znaleźliśmy się jakiś czas temu, czyli Unii Europejskiej. Jacek Sokal się z tego śmieje, twierdzi, że to jest zło wcielone, ta Unia. Demonizujesz. Niektórzy twierdzą, że to nawet jest okupant, powiedziałbym. Ja tak twierdzę. Jacek Sokal tak twierdzi. Powiedz mi, czy rzeczywiście jest więcej złego niż dobrego z takiej Unii, według Ciebie? To jest nie na program 15-minutowy, bo to trzeba by było zaprosić ekonomistów, którzy by nam konkretne cyferki pokazali. Właśnie, a propos cyferek, bo mówi się, że tyle Unia nam dała pieniędzy, ale nikt nie myśli o tym, ile my daliśmy pieniędzy Unii. No bo przecież się o tym nie rozmawia, tak? Jakie są składki członkowskie. No i to temu należy się przyjrzeć. I dlatego wolałbym, żeby przedstawiono nam takie dokumenty. I tu widzisz, jaka jest tendencyjność w przedstawianiu informacji. Jak mówiliśmy o pajacykach z różnych krajów, co ledwo mówili po polsku i pajacowali na ekranach, żeby przekonać nas, że Unia jest taka zabawna, tak? Przedstawiano nam tą tendencję, czyli przekonywano naród, czy subtelnie, ja nie wiem, dla mnie to nie było subtelne, dla mnie to było oczywiste. Mhm. I zastanawiałem się, zadawałem sobie wtedy pytanie, jako młody człowiek, mówię, czemu oni nas tak przekonują? Przecież jeżeli to by było takie dobre, to nie musieliby przecież robić takich programów reklamowych i tak często atakować nasze mózgi projekcjami podświadomymi. Taką sieczką, kurde, nie projekcje podświadome. To nie ta technologia. Oni najwyraźniej uważali nas za idiotów i jak wyszło, to wyszło, prawda? Że chyba tak jednak w większości przypadków. To tak jest przedstawiana w tej chwili, czyli informacja, która gloryfikuje jakby przynależność do tej organizacji przestępczej, to jest promowana. Śmieciarki przeszły. Jest promowana, a te składki, o których wspomnieliśmy, już nie będą tak oficjalnie pokazywane, bo mogłoby się okazać, że przy dokładniejszym przeliczeniu, no to my nie wychodzimy na tym zbyt dobrze, tak? Trochę jak Zabłocki na mydle. Poza tym, że zepsuła nam się żywność, co jest oczywiste. Młodzież tego nie wie, bo od dziecka je już tą żywność, która jest zepsuta, zmodyfikowana, przetworzona i to nie przez nas jeszcze w dodatku. Więc oni nie mają tego porównania, no ale my mamy. No zdecydowanie. No i wiemy, no, jak mówimy o wędlinach na przykład, no to jest oczywiste. No. Przysyłał wujek z Niemiec wędliny tamtejsze, no to tego się jeść nie dało. Tak? Sądził, że aż taka bieda. Najwyraźniej się naoglądał tych zdjęć Polaków w wozach drabiniastych. Tak? Takim dobrodziejem chciał, no bo trochę był. Bo tej już nie żyje, to się nie obrazi, ale... Nie świadczysz za bardzo. Ale no taka była polityka przedstawiania Polaków w krajach zachodnich, tak? Że my jesteśmy zacofani, że nic nie mamy. No i tak znaczy mieliśmy, tylko oddawaliśmy wielkiemu wujkowi Iwanowi przez dziesięciolecia. Mieliśmy poważne technologie, w tym także w wojskowości. Produkowaliśmy na skalę światową lampy elektronowe na przykład. Byłem obok tego, więc wiem to z pierwszej ręki. Mieliśmy przemysł ciężki, mieliśmy metalurgię. To wszystko zostało zniszczone i sprzedane, tak, za grosze. Mieliśmy swój przemysł, chociażby cementownie, które też zostały rozsprzedane za grosze. Widziałem te dokumenty, to jest masakra ekonomiczna dla każdego, kto cokolwiek wie o arytmetyce i patrzy na to i o wartościach rynkowych, to jest nie do uwierzenia, za jakie grosze rozsprzedano nasz przemysł, jak nas okradziono. Mówisz o czasie po 89 roku. Tak. Bo panuje taka tendencja, że za komuny my też nic nie mieliśmy. My byliśmy tacy biedni strasznie i w ogóle gdzie jakaś Polska, a tu się okazuje, że nagle mieliśmy od cholery rzeczy do sprzedania. Albo do skradzenia.
Bo przecież czyli za komuny my też byliśmy potężnym państwem tak naprawdę, tylko że... No ale oczywiście, gdybyśmy nic nie znaczyli, to po co by mielibyśmy uczestniczyć w tym układzie warszawskim, tak? Tylko teraz, że okradali nas inni, no, po prostu. Trochę system się zmienił, bo widzisz, teraz my korzystamy z produktów zagranicznych, czyli karmimy tamte brzuszki poza granicami naszego państwa. Tu i ówdzie, tak? Za oceanem, w Chinach, Europa Zachodnia i tak dalej. I oni chcą nam to sprzedać, żądając za to zapłaty. Poprzedni system chciał nam tylko zabrać, nie dając nam zapłaty, czyli troszeczkę na odwrót. Skutek jest ten sam. Cały czas ubożejemy. Cały czas jesteśmy ubogim narodem, który mimo swojego bogactwa naturalnego, co wypływa kompletnie z kompletnej niewiedzy narodu. I ten naród powinien się dowiedzieć. Więc ja z tego miejsca pozwolę sobie na pewną odezwę do ludzi mądrych, którzy o tym wiedzą. Ujawniajcie, pokazujcie. Macie teraz kamerę w byle smartfonie za 300. Nagrywajcie filmy, pokazujcie, mówcie, uświadamiajcie, rozmawiajcie ze sobą. Doprowadźcie z powrotem do konsolidacji w tym narodzie, bo to takie porozpieprzanie w tej chwili to jest oczywiste i korzystne właśnie dla naszego zaborcy. Tak? Tylko że teraz zabory nie odbywają się w tych czasach poprzez najazd i ustanowienie granic, bo nawet już były Związek Radziecki też przecież pozwolił nam na zachowanie tożsamości narodowej i granice nam pozostawił, jakiekolwiek, ale pozostawił. Tak? Wspomniałeś o Jałcie, to jakby inne zagadnienie. To był oczywiście pozór tej granicy, no ale coś musieli nam dać. Zachowywali się owszem jak zaborcy, czyli zabierali te wszystkie dobra. Wagony świń szły tam. Nawet tory poszerzano przecież, żeby rosyjskie, radzieckie pociągi miały możliwość. Oj, przypomniała mi się anegdota ze Stalinem, jak decydował, dlaczego będą szersze, ale nie wypada mi na wizji, bo tam jest wulgaryzm użyty. A bez tego wulgaryzmu z kolei jest niesmiesznie. No to jak niesmieszno. Niesmieszno. To nie. W związku z tym, że byliśmy regularnie ograbiani i nic nie dostawaliśmy w zamian i pewne takie tendencje zaborcze ze starych czasów troszeczkę przemycono, na przykład obowiązek języka rosyjskiego, bo taki był trend. Kiedyś przy zaborach tych takich oficjalnych, gdzie rozebrali nam tam Niemcy, Austria, prawda, Rosja, to języki urzędowe były narzucane przez zaborców. Tutaj może nie było narzucone, ale obowiązek uczenia się tego języka, nie wiem, może na zapas, jakby się udało te eksperymenty w Związku Radzieckim z ekspansją taką ogólnoświatową, bo tam właściwie był też taki zalążek NWO. To wszystko są te same schematy. Zauważ, że od czasów, kiedy mówimy o imperializmie, schemat powtarza się ten sam, tylko w różnych częściach. Później niby te schematy, one sobie giną. Kiedyś mówiliśmy o eksperymentowaniu na dużych grupach społecznych. Tak. Podaliśmy Cypr, Grecję, w jaki sposób powiększa się grupę doświadczalną i patrzy się, jak się zachowują. Podobnie w przypadku systemów totalitarnych, czyli takich jak na przykład Związek Radziecki i w tej chwili Unia Europejska, a wcześniej tak zwany kapitalizm, bo my kapitalizm kojarzyliśmy z krajami kapitalistycznymi, a nie z de facto jakimś systemem gospodarczym, bo właściwie powinien być z tym kojarzony, no bo tu chodzi w samym słowie o ten kapitał, tak? Kapitał inwestycyjny, który przynosi zyski i tak dalej, wolność gospodarcza, że każdy ma prawo robić co chce, byle nie krzywdzić innych i robić na tym interes. Okazuje się, że nie bardzo żyjemy nawet w kapitalizmie, bo te dwa eksperymenty nie mogły funkcjonować dłużej między sobą. Sztuczna zimna wojna, która wynikła z tego i te przepychanki na informacje też nie dały skutku. Znaczy dały o tyle, że ludzie się bali, prawda? A jak wiemy, energią tego strachu żywią się, powiedzmy, inne
zarządzające warstwy tej wierchuszki. W związku z tym to im się udało, no ale długo obok siebie nie mogły te systemy istnieć i trzeba było doprowadzić koniec końców do tego imperializmu, ale ogólnoświatowego. Czyli już nie kolonizacji, tylko przejęcia po prostu narodów. I z tym mamy właściwie do czynienia w tej chwili, ponieważ prawo narodowe w Unii Europejskiej jest podrzędne względem prawa unijnego. I to oczywiste jest, tak? Ty to wiesz, widzowie może też wiedzą. W związku z tym, jeżeli nie ma nadrzędności prawa narodowego, to znaczy, że ten naród jest pod zaborem. No, nazwijmy sprawy po imieniu. Bo zostało narzucone prawo unijne, czyli prawo imperialistyczne, które decyduje o tym, tak jak w starożytnym Rzymie było, że od teraz, owszem, zostawimy wam język narodowy, możecie wyznawać tego czy siamtego Boga, ale generalnie to my tu rządzimy. Tak? I my się na to zgodziliśmy. Naiwnie żeśmy się zgodzili, daliśmy się na te kolorowe znaczki nabrać, na te reklamy. Sam pamiętam jako gówniarz, jak jeździłem, no może tak podróże to nie były jakieś takie odkrywcze dla mnie, no ale parę razy tu i ówdzie byłem i widziałem, jak tam kolorowo i że na święta w ogóle choinki ubierają i że na ulicach ludzie się cieszą i że to wszystko takie zadbane i samochody ładny lakier mają i czysto i tak dalej. No tak, ale za co? Za jaką cenę? No i dano nam te kolorowe obrazki, bo okazało się, że te szare się nie sprawdzają, proponowane przez poprzedni system. No i my tak się cieszymy, jak Murzyn blaszką, tymi reklamami. Co ci to człowieku to daje, że ty masz kolorowo? Co lepiej się czujesz? A kiedy ty z tego korzystasz, jak ty po 12 godzin w robocie siedzisz w jakiejś korporacji i jeszcze godzinę w jedną i godzinę w drugą w samochodzie, tak? Tu się wejdę w słowo na chwilkę, dlatego że oczywiście widziałeś kolorowe obrazki, ale widziałeś też kolorowych ludzi, którzy nie udawali, że są uśmiechnięci. Tak. Dlatego, że oni funkcjonowali w normalnym systemie gospodarczym, który zapewniał im komfort ekonomiczny. No i my też teraz jesteśmy już w tym systemie. I gdzie masz tych uśmiechniętych ludzi? My dostaliśmy tylko kolorowe obrazki właśnie. A nie poszedł znaczki za... pocztowe z pieczątką, kurde, sprzed wieku. Nie poszedł za tym komfort ekonomiczny. Równie dobrze do filatelistyki można pójść i kupić sobie takie, kiedyś były w modzie, takie paczki mieszanki, w których na przedzie było tam 6 do 10 znaczków ładnych, kolorowych, a cała reszta była taka poupychana, że niby pakiety po 60, po 120. Sam zajmowałem się tym i sprawiało mi to wiele frajdy, przekładanie tych kolorowych obrazków. I też cieszyłem się jak Murzyn blaszką. I w tej chwili jest dokładnie to samo, tylko że na makroskalę. No i nie dostaliśmy nic, co spowodowałoby, że nam zacznie się żyć bardziej komfortowo. Nie jesteśmy przeciwnie. Bogaci, a wprost przeciwnie. Oczywiście kadra menadżerska się z tym nie zgodzi, ale jak dużo jest tych ludzi, którzy zarabiają i polepszyło im się. Prezesi banków się nie zgodzą. No ale to dlatego, że są z, może nie... Przepraszam, bo wszedłem ci w słowo, a mieliśmy tego nie robić. No tak, prezesi banków, kadra menadżerska, tam gdzie oni służą interesom korporacyjnym, czy też innym firmom, nie naszym rodzimym polskim, no to oni się nie zgodzą z tym zdaniem i trudno im się dziwić. Pewnie też nie mają świadomości, że oni to robią, no bo po co im ta świadomość? Oni nie będą rozkminiać tematu, czy się polepszyło, czy się pogorszyło, no po co? Bo oni mają michę, no. Bo oni mają po pierwsze pełną michę, wygodne, fajne auto, fajną chałupę i nie będą rozmawiać z plebsem, tylko będą rozmawiać z inną kadrą menadżerską, no bo jak się spotykają na urodzinach, no to nie można zaprosić plebsu, bo on przyjdzie z wyborową, a my pijemy tylko łyskacza, tak? Johnny Walkera, jak to by powiedzieli. No, taka smutna prawda. No taka jest smutna prawda niestety, więc ci ludzie, o których mówię, w większości przypadków w ogóle nie zastanawiają się nad tym, czy się polepszyło, ponieważ w ich oczach się polepszyło i oczywiście mają ten punkt widzenia i mają rację. Ja to im się polepszyło. Do takich ekonomów, wiesz, z bacikiem, jak kiedyś drzewniej bywało, i ci ekonomowie
żeby nie powiedzieć ekonomiści. No, a było, a funkcjonowało, to nie jest pomyłka słowna, funkcjonowało kiedyś coś takiego. Zarządzają po prostu całą grupą tak zwanych robotników po prostu, którzy pracują ciężko w znoju i w pocie na korzyść chlebodawcy, tego ekonoma. Tak, zazwyczaj są to jednostki o wypaczonej psychice, często sadystycznej, którzy przez ścisłą kontrolę prowadzą do wyniku, nie zważając na to, jakim sposobem i jakimi środkami do niego dojdą, poprzez wykorzystywanie człowieka. I dla nich nie jest to istotne. Czyli to jest właściwie neoniewolnictwo. No właśnie, bo chciałem Cię prosto zapytać, dlaczego tak zrobiono? Dlaczego dano nam koraliki, dlaczego dano nam piękne, kolorowe wystawy sklepowe za szybami, których są garnitury za 20 parę tysięcy, a temu człowiekowi, Polakowi biednemu, który stoi z przyklejonym nosem do tej szyby, pozostaje tylko widok tego garnituru i pusty portfel. Względnie pornole w kioskach na wystawie. I to polskie. Nerdowskie. W kraciastych skarpetach. No żeby nas utrzymać w ryzach po prostu. Żebyśmy po prostu dalej byli postkolonialnym. Czyli robi nam się pewne zaciemnienie obrazu poprzez absurdalnie tą kolorystykę. Czyli właściwie mówi nam się, no to, ale o co wam chodzi? Macie te asfalty, te drogi, tak? Możecie kupić dobry samochód, macie wszystko w sklepach, o co wam chodzi? Tak. Jakiej wy wolności chcecie? Jesteście wolni, przecież możecie pójść do sklepu, możecie kupić samochód, możecie kupić dom. No ale za co, jak my tyle zarabiamy, ile zarabiamy? No możecie pójść również do banku. No, czy ty widzisz absurd tej sytuacji? Widzisz w tym? Ja to czuję, powiem ci. Mało tego, odczuwamy oczywiście na swoich garbach to, tak. I po swoich kieszeniach. Wszyscy to odczuwają, ale głosu nie podniosą. No jak to? Przecież mogę. A tak w socjalizmie musiałem 15 lat czy 20 czekać na mieszkanie, tak? Które było z przydziału, nie było własnością, było spółdzielcze. Ja nie proponuję tutaj Razem powrotu. Do sklepu i nie było jeszcze za dużo rzeczy na półkach, czyli teraz jest no naprawdę, no to co jest cud. No ale zamiana jednego bata na inny bat tylko dlatego, że jest upleciony z kolorowych sznurków, to żadna wolność. Porozmawiajmy o tym w następnym odcinku. Super. Dzięki za dziś, Jacek. Dzięki. Dziękuję Państwu, do widzenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Do widzenia.